A my witamy w studiu naszych kolejnych gości, Marcin Lewicki i Oskar Skoczek. Marcina zwykle witaliśmy jako osobę, która będzie kogoś chętnie uczyła gry na perkusji. Tak. I sam też, proszę Państwa, jak mawiali starożytni, po prostu dobrze czuję się przy garach. A dzisiaj jesteś w innej formie. Tak, witam serdecznie, dzień dobry. Tak, dzisiaj nieco inna formuła, dlatego że chcielibyśmy opowiedzieć o płycie, którą wydaliśmy w tym roku. To jest epka promująca zespół, w którym mam przyjemność grać. Flames Among Hatred. Dokładnie tak. Dokładnie. Kim jesteście? Co gracie? No myślę, że już sama nazwa sugeruje, że są to dosyć ciężkie brzmienia. Jest to ciężka nuta. Ta płyta akurat zawiera cztery, no można powiedzieć, bezkompromisowe, metalowe utwory, z którymi można zapoznać się na naszej stronie flamesamonghatred.com, ale też zapraszamy do nabycia naszej płyty na stronie internetowej. Marcin, czyli nie liczycie, mówiąc wprost, na to, że ktoś zgłosi się prosząc o ten utwór jako pierwszy taniec, prawda, na przyjęciu wesel? Raczej nie. Myślę, że ciężko byłoby tańczyć do tej muzyki, szczególnie przy takiej okoliczności. Przy takiej okoliczności, musiałem powiedzieć, że ja słyszałem tę płytę i mnie się udało znów przypomnieć jakby te czasy, kiedy no, w pewien sposób oddawałem się tańcom wręcz rytualnym do tego typu muzyki. Także cieszę się, że ona jest pielęgnowana w czasach, w których, kurczę, śmiem twierdzić, że do końca nie jest popularna. Jak wy czujecie? No bo to nie jest mainstream. No, myślę, że a kiedykolwiek był? Znaczy, paradoksalnie były takie czasy, powiedzmy sobie, może jeszcze w latach 80., na początku lat 90., kiedy ciężka muzyka, oparta gdzieś tam o mocne wokale, mocne charakterystyczne riffy i dwie szybko działające centrale, no, była popularna, tak? Widzieliśmy chłopaków, do których należałem z długimi piórami w owcisłych, prawda, tak zwanych gumkach na nogach, no. Wiesz co, ja myślę, że ta muzyka cały czas ma się dobrze. To muzyka metalowa i muzyka hardkorowa, gdzieś ta alternatywa gdzieś cały czas funkcjonuje, to widać po ilości ludzi, którzy na te koncerty przychodzą, na festiwale. No, a my po prostu chcieliśmy zacząć grać to, co nam naprawdę w duszy gra. To, co nam w duszy gra, i dlatego powołaliśmy tą grupę. Tym bardziej cieszymy się, że możemy tu dzisiaj zaprezentować po prostu nasz skład. Słuchajcie, bo widzimy też, że w tej chwili przygotowanie krążka to jest... Więcej pracy, mam wrażenie, niż było kiedyś, bo to nie jest tylko nagranie muzyki, nie tylko dźwięku, ale trzeba też pomyśleć właśnie o stronie, trzeba pomyśleć o teledysku, robi się tego chyba profesjonalnie wszystkiego to zrobionym. Więcej, nie? Tutaj było włożone naprawdę bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasu wolnego naszego, no bo oczywiście każdy z nas ma tutaj jakieś swoje zajęcia, ja jestem studentem, chłopaki pracują. Tak więc każdą tak naprawdę wolną chwilę przeznaczyliśmy na produkcję właśnie tego krążka. Włożyliśmy w to całe serce i cieszymy się właśnie, że wyszło to w tak profesjonalny sposób. Obejrzyjmy fragment w teledysku i posłuchajmy trochę próbki tego, co robicie. Można zobaczyć też na waszej stronie ten teledysk. A gdzie będzie można was zobaczyć i usłyszeć? Już w tej chwili szukujemy koncerty. Na razie tutaj na terenie województwa łódzkiego. 18 maja będziemy dali koncert. Jeszcze nie jest do końca potwierdzone z kim. Natomiast mogę powiedzieć, że będzie to w magnetofonie, w klubie Magnetofon. Zaraz potem 1 czerwca będziemy grali, organizujemy sami koncert. W międzyczasie jeszcze będzie jeden festiwal, Rock Mile. Tak. Być może zgłosiliśmy się również na ten festiwal i mamy nadzieję, że również zostaniemy przyjęci.
Ta płyta doszła do nas, ona jest świeżutka, ona przyszła do nas tydzień temu, także teraz jesteśmy w trakcie wysyłania jej do organizatorów. Więc liczymy na to, że po prostu będziemy mogli spełniać swoje marzenia i grać. Zachęcamy, żeby też zobaczyć teledysk, proszę Państwa, do tego utworu, dlatego że on się, ta opowieść się rozwija. My tutaj puściliśmy fragment, ale jak się później Państwo by przekonali, tak naprawdę szkoda tu tylko niestłuczonej butelki, ale także, i tutaj następuje dalsza część, ja zawieszam specjalnie głos, żeby zajrzeć, by doszło do jakiejś współpracy z ludźmi, którzy są odpowiedzialni właśnie za stworzenie tego scenariusza z jakąś ekipą filmową, no bo tak jak mówię, no widać, że tutaj nie tylko muzycznie jesteście tak profesjonalnie, tylko no to widać, że ktoś wiedział. No tak, jeżeli mogę powiedzieć, za teledysk odpowiedzialny jest Michał Gregor Gregorczyk, który podjął się tego. My się do niego zwróciliśmy, czy po prostu mógłby zrobić nam teledysk. Widzieliśmy wcześniejsze prace Michała i Michał jakby podjął się tego i pomógł nam troszeczkę, jeżeli chodzi o scenariusz tego teledysku i wszystkie ujęcia on nakręcił i również jest odpowiedzialny za montaż tego teledysku. Także no, to jest jakby bardzo mu serdecznie z tego miejsca też dziękujemy, że zgodził się nam pomóc. Słuchajcie Państwo, mamy dla Was trzy? Mieliśmy trzy, ale są dwie. Dwie płyty do wygrania. A czekaj, bo jeszcze z reżyserki chłopaki chcieliby. To już niestety nie mamy. Nie, żartuję. Co jest grane, małpka, to janet.pl. Prosimy o maile, rozlosujemy zwycięzcę. Tak, znaczy pierwsza, druga i trzecia osoba, która do nas napisze, to dostanie taką właśnie płytę, a potem jakoś tam się umówimy na wspólny odsłuch, no bo będę musiał się ze swoją także, proszę Państwa, w związku z tym rozstać. Bo pierwszy dzień wiosny, to my rozdajemy taką... Oczywiście, że tak. Nie poszliśmy na wagary specjalnie właśnie. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za wizytę w studiu. Życzymy w takim razie powodzenia. Czekamy na kolejne sygnały, że spełniacie swoje marzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia.